Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowy poranek ze słonecznego Wietnamu. kojarzą Państwo, że w morzu pływają sobie ryby takie duże i się gryzą nawzajem, i jak już się zagryzą, to ciało takiej ryby opada sobie na dno. I na tym dnie są tak zwani bottom fiderzy, czyli jakieś kraby, ośmiornice, generalnie żyjątka, które zjadają to truchło. Ja teraz zrobię coś podobnego tylko w warstwie YouTubeowej, to znaczy mamy duży kanał zero i on przeprowadził debatę na temat rynku mieszkalnego mieszkalnictwa. I tą debatę skomentował Krzysztof stanowski, a ja teraz zrobię komentarz do komentarza do tej debaty, czyli będę takim bottom Fiderem, ale YouTubea. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy sobie od oceny samej debaty i jej uczestników. Debata była bardzo sprawnie poprowadzona przez pana Mazurka. Natomiast miała problem, że brali w niej udział doktrynerzy. Dwie osoby będące za wolnym rynkiem, czyli pan Zaorski i pan Mencen, dwie osoby będące za, powiedzmy, socjalizmem, czyli pan Śpiewak i pan Konieczny. Problem był taki, że to byli doktrynerzy i to nie byli eksperci od rynku mieszkaniowego. Najbliżej chyba takiego statusu był pan śpiewak, który się zajmuje po prostu na co dzień akcjami lokatorskimi, zwracaniem uwagi na problemy, jakie są na tym rynku, ale nie było tam eksperta. No i to jest problem z taką debatą, bo w zasadzie uczestnicy jej mogliby wziąć także udział na przykład w rozmowie o CPK. Mencen by powiedział, że. No, CPK nie powinno powstać, bo to jest projekt budowany przez państwo i tylko prywatni, prywatne podmioty powinny to robić. A śpiewak by powiedział, nie, państwo powinno przykładać się do rozwoju. Czy z takiej rozmowy dowiedzielibyśmy się czegoś na temat lotnictwa, na temat lotnisk, na temat przepustowości tych lotnisk, na temat tych szprych kolejowych, które miały łączyć CPK z resztą Polski? Nie, nie dowiedzielibyśmy się tego, bo dowiedzielibyśmy się bardzo dużo o tym, dlaczego państwo działa lub nie działa, jakie są nierówności, czy socjalizm jest dobry, czy wolny rynek. To nie o to powinno chodzić w takiej dyskusji. Powinniśmy mieć rozmowę jednak osób, które mają gruntowną wiedzę w temacie i są w stanie na podstawie tej wiedzy podać przykłady i z tych przykładów wydobyć nam ogólny obraz i podać rozwiązania. Natomiast myśmy tego tutaj nie mieli. Mieliśmy dwa obozy doktrynerskie i oni podawali przykłady, z tych przykładów nie wyłaniał się ogólny obraz. Mieliśmy Berlin, Wiedeń, w jeden źle, w jeden dobrze. Berlin ok, nie ok. Tutaj mamy jakąś panią zbyt Bydgoszczy, która nie mogła eksmitować lokatora. Ja po tej debacie nie wiem, jak wygląda rynek pracy, rynek mieszkań tak ogólnie, i nie wiem, jakie są jego problemy i rozwiązania. Ja po prostu zobaczyłem taką nawalankę liberalizm versus socjalizm. Ja bym rekomendował, żeby kanał Zero wypuścił teraz odcinek specjalny, w którym ekspert wypowie się coś, coś w rodzaju na przykład Zero Znieczulenia, gdzie lekarz wypowiada się o problemach systemu opieki zdrowotnej i taki ekspert od rynku mieszkaniowego mógłby opowiedzieć. O tym, co nie działa, co działa, przedstawić konkretne statystyki i mielibyśmy jakiś szerszy obraz. Tylko proszę, żeby to nie był Gwiazdowski, bo on też jest doktrynerem. On powtarza, on powie to samo co Mencen. Mencen bardzo ciekawie wszedł w buty. Korwina, do samego Mencena ja mam bardzo dużą nieufność, ponieważ wydaje się być cynicznym człowiekiem, który gra politycznie po to, żeby przypodobać się swojemu elektoratowi, czyli osobom zamożniejszym, osobom przedsiębiorczym, osobom chcącym się dorobić, osobom, które mają te mieszkania lub, lub, lub mają perspektywę, żeby je zdobyć. I dlatego jakby po pierwsze, on cynicznie. Korzysta z tej samej broni co Corwin, czyli bardzo prostych narracji na temat rzeczywistości, które to narracje następnie dodatkowo dodają tym osobom pewnych pozytywnych przymiotów, to znaczy są pracowite, przedsiębiorcze, starają się itd. itd. Natomiast ta narracja jest stronnicza. Jest zbyt prosta. Ja to zauważyłem, kiedy sam wyrosłem z korwinizmu. Mianowicie dostałem pracę, która polegała na między innymi na analizie rynku pracy, analizie bezrobocia, analizie zjawisk na rynku pracy. No i okazało się, czytając opracowania naukowe, statystyki, okazało się, że to, co mówi Korwin, jest po pierwsze strasznie proste, po drugie, no. Fakty tego nie odzwierciedlają, dane są inne. Jakby takie przewidywania co do natury ludzkiej korwina są błędne, chociaż są teoretycznie wywrotowe i takie dające wrażenie olśnienia na początku, no to potem jednak te teorie się rozmijają z rzeczywistością. Gdyby to była metoda naukowa, no to. Powiedzmy, że mamy fizykę kwantową teraz, a to, co mówi Korwin, to są takie rozważania greckich filozofów o tym, że istnieją cztery żywioły ziemia, woda, powietrze. To jest naprawdę. No, trzeba jednak temat zgłębić bardziej. Manson opowiedział o lokatorach, którzy nie chcą się wynieść. Gdybyśmy zmienili prawo, to ci pasożytniczy lokatorzy Byliby łatwiej usuwalni, przez co landlordzy chętniej zawieraliby umowy, przez co zwiększyłaby się dostępność mieszkań. I tutaj wchodzi konieczny i mówi: A to pan tak myśli źle o tych lokatorach, dał pan teraz przykład. No konieczny niestety też stosował populizm i próbował się przypodobać tylko że tej stronie lokatorskiej. On co prawda. Często odwoływał się do takich ogólnych prawideł, próbował taki szerszy obraz zarysować i za to ma plus, natomiast nie był pozbawiony tej, takiej nieuczciwości w argumentacji. I niestety tej nieuczciwości nie uniknął też Jan Śpiewak, który teoretycznie podawał rzeczowe przykłady, ale on się co chwilę odnosił do takiej ludowej słuszności. No przecież wiemy, że sytuacja na rynku jest ciężka. Przecież wiemy, że flipiarze są źli. Przecież wiemy, jak wy możecie tego nie dostrzegać, i to było takie, też metody szantażu emocjonalnego. Często granie taką figurą ubogiego nauczyciela, który powinien mieć zapewnione to mieszkanie, no może powinien, tylko że nie powinno się tak dyskutować. Z drugiej strony mieliśmy tą figurę super pracowitego, odpornego, ambitnego człowieka, który pokonuje te przeciwności losu i gdyby tylko państwo nie wtrącało, to by zdobył to mieszkanie, w sumie co za problem. To jest też błąd, no bo nie można budować systemu w oparciu o jakieś najbardziej ambitne jednostki. Tak jak mówił, że każdy może być bogaty, bo istnieje Cristiano Ronaldo, to są tak zwane outliery, czyli skrajne przypadki. Nie, nie da się tak systemu społecznego zbudować, no ale z drugiej strony odwoływanie się ciągle do biednych nauczycieli, którzy pełnią bardzo ważną funkcję społeczną i w związku z tym powinni mieć zapewnione mieszkanie, też nie jest przedstawieniem procesu, w wyniku którego to mieszkanie będzie zapewnione. Do tych konkretnych procesów jeszcze sobie przejdziemy, natomiast chciałbym przejść do Chyba osoby, która najlepiej wywadał w tej debacie, pana Zaorskiego, tak zwanego spekulanta. On popełnił pewien błąd retoryczny, odwołując się do Drugiej Rzeczypospolitej, potem też do PRL-u, przytaczając tą książkę, którą przeniósł. To, był, to naraziło go na pewną śmieszność. Natomiast dla mnie wypadł najlepiej, mimo że się z nim nie zgadzam, co do jego perspektywy i widzenia światopoglądu, natomiast on mi przedstawił coś, co było dla mnie nowego, mimo że ja go już wcześniej słyszałem na YouTubie, to jego argumentacja była taka bardziej systemowa, uwzględniła też to, co druga strona mówiła, to było zniuansowane, był w stanie powiedzieć, że no kapitalizm ma pewną niemoralność w sobie, <laughs> mencent nie był w stanie czegoś takiego przyznać. No i wydaje mi się, że Zaorski jako jedynie nie próbował wygrać tej debaty, być lepszy, zaorać, być jakoś bardziej empatyczny czy moralny czy przenikliwy, tylko po prostu starał się analizować to zjawisko i on tam nie grał o nic. I dlatego Zaorski wydał mi się w tej debacie najbardziej wartościowym uczestnikiem. No, i w tym miejscu przychodzi czas na Krzysztofa Stanowskiego, który postanowił nagrać komentarz do debaty. I komentując ten komentarz, chciałem zauważyć, że on w zasadzie wszedł znowu w buty doktrynera po tej stronie wolnorynkowej, a mógł tego nie robić, ponieważ on jest w tym jeszcze gorszy. On się nie zna na ideach politycznych. Jest wolnorynkowcem, powtórzył pewne argumenty, ale tak Dyplomatycznie powiedział, że kapitalizm tak, nadużycia nie. No i w sumie po co? To jest um, zbędne, niepotrzebne i nie wniosło nic do debaty poza tym, że zobaczyliśmy Stanowskiego, który opowiedział o swojej sytuacji materialnej na przykład i nabije dużo wyświetleń, bo jest znany i lubiany tyle. Teraz przejdziemy do omówienia konkretnych zjawisk na rynku mieszkaniowym i proponowanych rozwiązań. Ostrzegam, może to być trudniejsze w odbiorze, dlatego dołączę zapis w opisie nagrania. Wspomniany stanowski zauważył, że państwo przeszkadza w procesie budowy mieszkań. No długo się czeka na pozwolenia, to może trwać. I w związku z tym, czy to jest jakiś argument przeciwko państwu, to jest argument za przekazaniem państwu większej ilości pieniędzy. Po to, żeby ono działało sprawniej, po to, żeby do pracy w administracji szły osoby ambitne, zdolne, które zamiast iść na rynek prywatny, wolą pójść do administracji, gdzie jest, do urzędów, gdzie jest więcej pieniędzy. No i ten argument właśnie często podnosi w podcaście Dwie lewe ręce Marcin Giełzak, powołując się na przykład Francji. To nie jest argument za tym, żeby te regulacje znosić, ponieważ. No zakładałby na przykład budowę niezgodnie z normami, co mogłoby się skończyć katastrofami budowlanymi. Ja rozumiem, że jest taka narracja, że klienci na wolnym rynku widzą, która firma buduje najfajniejsze mieszkania, które się nie zawalają, i w związku z tym regulacje nie są potrzebne, bo oni sobie wybiorą. To tak do końca nie działa. Myślę, że jest bardzo duża asymetria informacji. Zwróćmy uwagę na coś takiego. Często mówi się, że państwowe nie jest motywowane przez zysk, natomiast to, co jest prywatne, jest tam ta motywacja zysku, w związku z tym jest duża wydajność. No natomiast co dzieje się, kiedy klient jest poddany tego typu motywacji? Wspomniałem o tej asymetrii informacji producent, producent czy na przykład specjalista, mechanik, lekarz, oni mają znaczną przewagę w wiedzy na temat produktu, tego jak to powstaje nad klientem. No i mamy na przykład dział marketingu, który jest w stanie tak tego klienta omotać, że on kupi coś co jest dla niego wręcz szkodliwe, na przykład taką Coca-Colę. No ale kupi to, bo nie ma szczegółowej wiedzy na temat tego, jak na przykład Coca-Cola przyczynia się do rozwoju cukrzycy czy różnych problemów żołądkowych i tym podobnych. No ale w reklamie uśmiechnięte młode twarze pokażą mu, że Coca-Cola jest cool. Czy w związku z tym motywacja w postaci zysku jest taka fajna dla klienta? Nie sądzę. Dla pracownika również nie jest zbyt korzystna, ponieważ pracownik no, generalnie traktowany jest jak. Przedmiot, który ma zarabiać na siebie. Teraz pytanie, dlaczego wolnorynkowcy nie zwracają uwagi na tego typu problemy? Po pierwsze, ich nie dostrzegają. To są często osoby niedoświadczone życiowo, które w jakiś sposób nie miały do czynienia z tego typu patologiami czy szczegółami na temat życia. Po drugie, są takie osoby jak pan Mencen, który. A myślę, że on dostrzega te rzeczy, tylko że on świadomie wybiera tego typu narracje, bo wie że, są, wie, że jest zapotrzebowanie na rynku ideologii na tego typu korwinizmy i on po prostu przejął tą schedę po korwinie całkiem świadomie. Natomiast a może odniosę się do takiego konkretnego przykładu. Ja zaraz po debacie rozmawiałem ze znajomymi o fliperach, takich realnych, których oni poznali tam, Widzieli w swoim bloku, spotkali, rozmawiali nawet. I chodzi o to, że tego typu osoby, jak Mentzen powiedział, remontują te mieszkania i to jest jakaś ich wartość dodana. Problem taki, że on, one, mając tą chęć zysku, remontują je na odwalsie po to, żeby jak najszybciej takie mieszkanie opchnąć komuś, kto nie ma specjalnego pojęcia o budownictwie. No i do tego oczywiście Wyszukując takiego mieszkania, szukają kogoś łatwowiernego, kogoś, kto nie wie na przykład, jakie są do końca ceny na rynku, jak wyglądają te procesy sprzedaży. Jest to w pewien sposób ułatwienie dla takiej osoby, no bo przychodzi do ciebie ktoś, kto chce od ciebie kupić i dużo rzeczy za ciebie załatwi. Natomiast um, można paść ofiarą takiej osoby, sprzedać po prostu coś poniżej tej ceny rynkowej, a już w ogóle najkorzystniej to. Zdobyć takie mieszkanie z jakiejś licytacji komorniczej albo od osoby, która ma długi, ma ciężkie położenie i jest gotowa zejść z ceny. Czy to jest działanie korzystne społecznie? Wątpię. Dlaczego wolnorynkowcy wszędzie patrzą przez te różowe okulary i widzą tą zbawienną, wolną rękę rynku? Nie wiem. W debacie była ta argumentacja, że w dłuższej perspektywie rynek się wyrówna i to będzie korzystniejsze niż jakbyśmy teraz interweniowali i próbowali coś tam namieszać. To prawda często są niezamierzone skutki interwencji, których prawodawca nie przewidział. Natomiast to nie jest argument za tym, żeby nie działać, bo zrobimy coś źle. Wydaje mi się, że rozmaite rzeczy na temat społeczeństwa można ogarnąć i Coś poprawić, tylko trzeba chcieć, trzeba próbować. I to nie jest proste, to nie, nie działa na zasadzie prostych formułek, które y, tłumaczą. Y, społeczeństwo jest skomplikowane. Tego nie da się tak wytłumaczyć na zasadzie powiedzonek, których używają wolnorynkowcy. Skoro już mówimy o motywacjach, o takiej motywacji, jaką jest chęć zysku, to tak naprawdę dużo lepszą, najlepszą motywacją jest. Taka wewnętrzna motywacja, pasja, miłość do danej rzeczy. I co ciekawe, to jest możliwe także w przypadku państwa, w przypadku urzędników. Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy urzędnicy bez przepisów pomogli mi w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Po prostu z własnej inicjatywy przyszła do, do nas pani urzędniczka, sprawdziła, w jakich warunkach mieszkaliśmy, i przestraszony landlord zapewnił nam lepszy lokal w tej samej cenie. Tylko, że to była Wielka Brytania. W Polsce nie spotkałem się z czymś takim, jeszcze wobec obcokrajowców, którzy zwykle no, najmniej wiedzą o prawach, z jakich mogą korzystać. Natomiast państwo mogłoby tak działać. W Polsce nie do końca, no bo urzędnicy być może się boją, być może są zwią związani różnymi przepisami, które są źle skonstruowane. Natomiast moim zdaniem, to dowodzi, że jest to pewien mit. To, że państwo z natury nie działa, jest nieefektywne, i oddajmy to w ręce prywatne. No, to jest, jakby istniało jakieś prawo fizyki, które mówi, że państwo nie może działać. Jest motywacja w formie zysku skuteczną motywacją, ale są też inne motywacje, i państwo naprawdę może działać wydajnie, jak jest dofinansowane. W debacie mówiono, że jak będzie budować państwo, no to będzie taniej, bo nie będzie tej marży gigantycznej, 20-40, ileś tam 10% marży, którą pobierają deweloperzy. No tak, no ale wolnorynkowcy uznali, że dzięki tej marży to jest motywacja do budowy mieszkań. Właśnie tam wtedy ten strumień pieniędzy płynie i mieszkania powstają. Poza tym, no jak państwo będzie budować, no to zwiększy ceny materiałów budowlanych, czyli pośrednio mieszkań. Do tego będzie i tak musiało zatrudnić prywatne firmy budowlane. I to są dobre argumenty, tylko że ja nie wiem, jak je ocenić, bo w debacie nie poparto ich danymi, ponieważ brali w niej udział doktrynerzy, a nie eksperci. W debacie mówiono także o dzietności i mieszkaniach. I tutaj Zaorski dobrze pokazał, że dostępność mieszkań nie ma zasadniczego wpływu na dzietność. Wyciągnął tam te przykłady z drugiej RP, kiedy dzieci rodziło się najwięcej, sytuacja mieszkaniowa była zła. I ja to potwierdzam. Ja mieszkam w tej chwili w Wietnamie. Ludzie mają tu dużo dzieci, jest to młode społeczeństwo. Warunki mieszkaniowe są fatalne. Kiedyś odwiedziłem dziewczynę u niej na mieszkaniu, byłem zdziwiony, że można mieć tak cienkie ściany, że można mieć dziury w tych ścianach, że można się kąpać na, na zewnątrz, pod gołym niebem. No, ale tak, można w tych warunkach żyć, można mieć dzieci, i to jest kwestia kulturowa. Śpiewak mówił, że weszliśmy na wyższy poziom rozwoju i teraz nie możemy akceptować takich warunków. To jest nie do końca prawda. No, ja pamiętam, mm, mieszkałem kiedyś z osobą z klasy średniej i mieliśmy fajne warunki, ale tych dzieci nie planowaliśmy ze względów w zasadzie takich lifestyleowych ponieważ utrudniałyby przyjemne życie, więc y, kwestia dzietności i mieszkań to jest raczej pewnego rodzaju manipulacja, to jest dodanie y, pewnych argumentów za y, udostępnianiem tych mieszkań, natomiast y, jest to średnio związane. Y, bardzo fajny podcast, ekonomia i cała reszta omawia to szczegółowo. Zamieszczę link do tego nagrania. W opisie. Stanowski opowiadał, że ma bodajże 7 mieszkań i raz zrobił flipa i zarobił na tym 30 tysięcy, namówił go znajomy. No ja w mijającym roku z pracy takiej dość ciężkiej zarobiłem 20 tysięcy. No i to, co Stanowski robi w miesiąc, tak przy okazji, ja tego nawet nie jestem w stanie dogonić przez rok męczenia się. To pokazuje, że kapitał ma przewagę nad pracą. Generalnie mając kapitał kupujesz sobie zasoby, które obsługują innych i ty zgarniasz z tego rentę. Jak się nad tym zastanowić, no to tak działa wszystko. Jest to niezbyt odkrywcze. Bo Karol Marks. A mała przerwa. Jak możecie zauważyć, zmieniłem podkoszulek na ten, który miałem poprzednio, bo się pocę. Dobra. A teraz wróćmy do sprawy mm, zarabiania na kapitale. A to jest coś takiego: jeżeli jesteś ubogi, ale czegoś się dorobisz, to w momencie, jak będziesz miał kryzys w życiu i będziesz potrzebował środków, to osoby z góry, bogatsze, będą mogły to wykupić i mają wolny kapitał. No i teraz, jeżeli macie dzieci, to za żadną cenę nie pozbywajcie się mieszkań. Bo mieszkania, będąc teraz inwestycją, lokatą kapitału, one będą drożeć. Więc, jeżeli sprzedacie to mieszkanie, na przykład, żeby to dziecko miało dobrą edukację, to potem w przyszłości ono będzie musiało zapłacić no, wyższą cenę. Tutaj warto zauważyć, że w debacie na kanale Zero często padał argument z jedzeniem. Jedzenie jest prywatne, działa dobrze, ludzie z głodu nie umierają. Problem jest taki, że w wyniku rewolucji rolniczej produkujemy bardzo dużo jedzenia. Jedzenie jest łatwo dostępne, natomiast są sytuacje, kiedy jest go mniej. To są na przykład sytuacje wojny, klęski nieurodzaju. I wtedy spekulacja na jedzeniu jest bardzo źle widziana. Wkracza państwo, są regulacje, są próby rozdzielenia tego jedzenia równo. No i w jakiś sposób mamy właśnie z tego typu sytuacją do czynienia na rynku mieszkaniowym. Mieszkanie jest niezbędne do życia. Jest jednocześnie bardzo łatwe w zarządzaniu. To nie jest firma, gdzie masz dużo ludzi, musisz zatrudnić menadżera. To jest dość prosta rzecz do kupienia, sprzedania. Można się tym zajmować na, na cały etat, ale też jako coś dodatkowego, co pokazał Stanowski swoim przykładem. No, i to mieszkanie chroni się na przykład przed inflacją. To jest bardzo dobry instrument dla niedoświadczonych inwestorów. I to jest coś, co działa jak odwrócony socjal, to znaczy żyjesz wygodnie na koszt innych i nawet masz nad nimi władzę. I rynek mieszkaniowy ma stopnie, taką piramidę, w której na samym dole jest lokator. Lokator jest osobą najuboższą i jest najbardziej wykorzystywany. Jak właściciel ma jakieś humory, no to musi się dostosować, na przykład yy, kaucja. Miałem taką sytuację, że pani właścicielka stwierdziła, że kurczę, ten kibel jest jakiś taki brudny, potrącę ci kilkaset złotych, bo będę musiała zatrudnić firmę sprzątającą, żeby go wyczyścić. Nie, nie był tak brudny, żeby zatrudnić firmę sprzątającą. No i tutaj był ten argument, że lokatorom przysługuje prawo do ochrony przed eksmisją, co psuje rynek. Pewnie trochę tak jest. Natomiast no, rola lokatora jest najtrudniejsza. Zwykle przypada młodym, mniej doświadczonym, mniej, mającym mniejsze kwalifikacje. I to jest taka dziwna sytuacja, kiedy znaczy dziwna, to jest w sumie normalna dla naszego społeczeństwa sytuacja, kiedy osoby, które mają najtrudniejszą sytuację, są stawiane wobec największych trudności. Mają najtrudniej, żeby żyć, muszą płacić komuś za to, że mogą gdzieś żyć. To powoduje sytuację, w której osoby młode mają taki krótki okres po zakończeniu formalnej edukacji, żeby zacząć zarabiać dużo, i wtedy, póki jeszcze mogą mieć dzieci, mogą awansować i zostać kredytobiorcą. Kredytobiorca to jest wyższa forma od lokatora taka między lokatorem a właścicielem to jest ktoś kto uzyskał magiczną zdolność kredytową ma wysoką pensję i ma stabilność zatrudnienia dzięki czemu bank stwierdza że kurczę dobrze rokujesz możemy na tobie zarobić w związku z czym przyznamy ci kredyt no i ten kredyt można przerzucić na lokatora może on spłacać część tego kredytu w formie czynszu i dzięki temu po latach taki kredytobiorca może się zmienić w taką najwyższą formę ewolucji, czyli właściciela tego mieszkania. No i tworzy się taka piramida odwróconego socjalu. Mamy lokatora, który płaci na mieszkanie, które z, z tego czynszu kredytobiorca spłaca kredyt bankowi. Bardzo dziwna konstrukcja, w której osoba najsłabsza w zasadzie utrzymuje. Całą górę. Być może tak jest z większą ilością rzeczy w społeczeństwie, ale to temat na odrębną dyskusję. Dobrze, dalej mamy rolę właścicieli. No i właściciel jest już na swoim, może rozporządzać tym mieszkaniem, nie jest obciążony kredytem, natomiast zwykle to już są osoby trochę starsze, tylko nie do końca bezpieczne, no bo Podwinieć się noga, masz jakiś kryzys wymagający gotówki, coś ze zdrowiem, komuś trzeba pomóc. No i sprzedajesz to mieszkanie, spadasz z powrotem do roli lokatora. Dlatego najlepiej będzie uzbierać na drugie mieszkanie i wtedy awansujesz jeszcze wyżej. Zostajesz landlordem. Taki landlord, czyli właściciel, który wynajmuje osiąga takie marzenie klasy średniej coś co jest w poradnikach do samorozwoju czyli dochód pasywny i to jest dość zabawne jak osoby zapatrzone w ten mit kapitalizmu mają ten dochód pasywny który w zasadzie jest takim leżeniem plackiem mają ten dochód pasywny jako taki swój cel do którego dążą jednocześnie uznają często że w ogóle wiedza o tym, że jest coś takiego, jak dochód pasywny, to jest jakaś, jakieś przejrzenie systemu, jakaś odróżnienie się od tych e, takich lokatorów pracujących od pierwszego do pierwszego. Jest tego typu snobizm, w tym, że interesujemy się dojściem do dochodu pasywnego. No dobra, no i już żyjemy sobie na ten e, powiedzmy koszt lokatora, wynajmujemy mu to mieszkanie. Ale można argumentować, że jest to pewnego rodzaju usługa, no bo a, ja tu, poniosłem tutaj ryzyko kredytowe, ja się starałem i pracowałem ciężko, m, dzięki czemu uzyskałem tą zdolność kredytową, dzięki czemu mogłem nabyć to mieszkanie i teraz użyczam ci tego, m, tego dobra. Tak, jest to pewnego rodzaju logiczna argumentacja, że te osoby się starały bardziej. Ale to nie zmienia tego faktu, że cała ta piramida jest postawiona trochę na głowie. Kolejna forma, taka odrębna, to jest Flipper. To jest taki drapieżny właściciel i on dostrzegł, że ceny mieszkań rosną i jak kupisz je okazyjnie, to możesz się sprzedać drożej. I to jest coś, co można ogarnąć jednoosobowo. To jest fajny, dodatkowy, dodatkowy dochód tylko że na rynku coraz bardziej w tą rolę w tę rolę wchodzą firmy, które wykupują coraz większą coraz większą porcję tego tortu. No i funkcją tego fliperowania jest to, że atrakcyjne ceny są niedostępne dla przeciętnego użytkownika, zgarniają je zawodowcy, którzy którzy z kolei potem po wyższej cenie sprzedadzą zwykłym użytkownikom, zwykłym Kowalskim. Dobrze, dalej jest bank. Bank to jest taka największa ryba w oceanie rynku mieszkaniowego i on ma moc, moc udzielenia kredytu. To jest ciekawe, że we wspomnianej debacie i tak, także Stanowski negatywnie przedstawił rolę banków. Być może to działa tak, że jeśli ty masz te mieszkania, no to Pozytywnie wypowiadasz się o właścicielach mieszkań, ale o bankach już niekoniecznie, no bo to ten bank cię był wyżej w hierarchii, więc to on cię gnoił. Jeżeli ty jesteś lokatorem, to źle mówisz o i o bankach, i o właścicielach mieszkań. Być może tak to działa, być może to cała ta narracja jest po prostu takim nawalaniem w siebie. Do tego jeszcze przejdę. Natomiast. Yy, Bank ma tą moc urzeczania kredytu i teoretycznie on powinien uważać, komu go udziela. No, bo mamy e, niewiarygodnych klientów, którzy nie spłacą tego kredytu, no i można podzielić los z takiego Lehman Brothers, tak? Ale tak się raczej nie stanie, ponieważ rządy ratują banki zastrzykami gotówki. E, tak, żeby system się nie załamał. No i. Jeżeli są te zastrzyki, to one w pierwszej kolejności trafiają do banku, do tych najbogatszych. Ci najbogatsi no, nie przeznaczają tego na bieżącą konsumpcję, no bo oni i tak konsumują mniej niż mogą, jakby wydać. Oni są bogaci, więc mają nadmiar i ten nadmiar używają do skupywania zasobów z rynku, przez co tego typu akcje ratunkowe często skutkują, na przykład w przypadku pandemii, jeszcze większym powiększaniem, powiększaniem różnicy między bogatymi a biednymi. Ostatnim takim istotnym elementem rynku mieszkań są deweloperzy, osoby produkujące mieszkania. One kontaktują się z kredytobiorcami, z nabywcami, oferują im jak najdroższe mieszkanie i też mają. Takie memiczne zagrania typu mikrokawalerki. Ja miałem taką ciekawą sytuację, bo koło mojego osiedla deweloper wyciął las. Mieszkańcy protestowali, no i pojawiła się tabliczka, że będzie park w tym miejscu. No to nie wystarczyło, żeby uspokoić ludzi, i ekoterrorysta o pseudonimie Pocahontas wysadził jeden z bloków, ale mimo to budowę dokończono. Pocahontas poszedł do więzienia. Ale parku nie ma. No i takich historii, kiedy deweloper robi coś negatywnego, natomiast mieszkańcy nie bardzo są w stanie zareagować, jest bardzo dużo. Tutaj Jan Śpiewak się specjalizuje w, w nagłaścianiu takich akcji, w znajdywaniu przypadków też korupcji, takiego połączenia między samorządem a, a deweloperami. Bardzo ciekawe też jest to, co Śpiewak w ogóle zauważył, że bodajże 20% posłów w tej chwili ma istotne źródło dochodów w postaci wynajmu mieszkań i że będzie tego coraz więcej, i więcej, i więcej. Że taki mm, tworzenie się pewnego rodzaju feudalizmu między. między Feudalizmu, w którym są dwie klasy. Jest klasa osób posiadających dobra, w tym mieszkania, no i klasa osób wynajmujących te dobra. Prekariat, proletariat, nie wiem jak to określić. Natomiast, co mogłoby rozwiązać w dłuższej perspektywie sytuację lokatorów, to jest na przykład technologia taśmowej produkcji mieszkań z jakichś prefabrykatów. Może sztuczna inteligencja w tym pomoże? Czy warto na to liczyć? Myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy całkiem niedaleko powstania rzeczywiście niesamowitych technologii. Na sam koniec chciałem zastanowić się nad tym, jak powstają pewnego rodzaju obozy. To znaczy mamy obóz stronników lokatorów, stronników właścicieli banków i tak dalej i tak dalej. I oni wszyscy przedstawiają różne argumenty za pewnego rodzaju rozwiązaniami, które im dają korzyści. To są korzyści mocno ukryte, bo no to nie jest tak, że ktoś powie, że powinniśmy wprowadzić tego rodzaju podatek, bo my chcemy zabrać tym bogatym, albo powinniśmy zderegulować, bo my chcemy docisnąć tych ubogich. Nie. Tam jest bardzo też emocjonalnie uzasadniona argumentacja. Mamy te mity, o których chyba wspomniałem, że jest ubogi nauczyciel, który powinien mieć możliwość posiadania własnego mieszkania i jest ten przedsiębiorczy, ciężko pracujący człowiek, który doszedł do pieniędzy i jest w stanie uzyskać tą zdolność kredytową i jak się chce, to można. Są takie figury retoryczne, i one są używane w tym starciu. Natomiast pytanie jest, czy my w ten sposób osiągamy harmonijne społeczeństwo? Czy celem naszej rozmowy jest to, żeby się nawzajem manipulować, żeby wyszło na nasze, czy żebyśmy opracowali taką, takie rozwiązanie, które będzie dobre dla nas, dla jako wspólnoty? Chciałbym, żeby, żeby to drugie, natomiast wiele pokazuje, że tak nie jest, że my nie jesteśmy wspólnotą. Że je, takie opowieści, że my jesteśmy Polakami, że dbamy o siebie nawzajem, że to jest coś takiego, jakbym do tego nagrania zamiast pod koszulka ubrał koszulę i że to wszystko by ładnie wyglądało, natomiast to nie byłoby prawdziwe. Jest to napierdalanka generalnie. Generalnie prawda o rynku mieszkaniowym wygląda tak, że jak tylko uzbierasz trochę pieniędzy, to ratuj się kto może, kupuj te mieszkania, bo potem pieniądze zjeci inflacja, a na mieszkaniu będziesz mógł zarobić kosztem kogoś słabszego, kosztem lokatora, kosztem niedoświadczonej młodej osoby i w zasadzie. Mówienie o jakichś tam prawidłach rynku, nie. To... Tak może mówić na przykład jakiś profesor akademicki, ktoś, kto się bardzo drobiazgowo zajmuje bardzo złożonymi procesami społecznymi. Natomiast w debacie na temat rynku mieszkaniowego kanału zero nie otrzymaliśmy tego typu analizy. Otrzymaliśmy starcie dwóch. Obozów, dwóch grup kibicowskich, które reprezentują interesy pewnych grup i ze sobą się nawzajem napierdolały. Było to ciekawe, było to ciekawsze niż na przykład debata o CPK, gdzie był na przykład ekspert od lotnictwa, który w zasadzie merytorycznie zdominował tamtą debatę. Natomiast brakło tych emocji i pod tym kątem, tak, ta debata miała swoją wartość, natomiast czy my w ten sposób budujemy funkcjonalne społeczeństwo? Nie. I pytanie, czy, te, czy ta ponura wizja, w której jedni drugich wykorzystują, czy zdanie sobie sprawy z tego, nie jest takim fundamentem, który pozwoli nam ruszyć z rozwiązaniem tego problemu, tak naprawdę. A nie tylko wymyślaniem kolejnych argumentów, odwoływaniem się do emocji, budowaniem takich dość partykularnych narracji w oparciu o nasze osobiste doświadczenia o to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i w zasadzie pytanie pojawia się, czy z demokracji, z rozmowy kilku stron powstaje synteza, która pozwala rozwiązać problem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem powstaje chwilowe narzucenie swoje, swojego dyskursu i swojego interesu całej reszcie. I to tyle. Jest to pesymistyczne, natomiast być może, jak znamy sobie z tego sprawę, będziemy w stanie zbudować oddolnie, czy gdzieś obok, jakieś lepiej funkcjonujące społeczeństwo. Mam nadzieję, że się uda, albo że kryzys na rynku mieszkaniowym sam się rozwiąże, nie wiem, wolnym rynkiem. AI opracuje metody produkcji mieszkań, taśmowe i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w jakiejś ważnej sprawie. Pozdrawiam.